Nie mam futra. Nie ukrywam, że mam jedną kurtkę, która ma futerko przy kapturze, ale nie jest to duże futro. I kupiłam ją dawno temu, myśląc, że to jest sztuczne futro i uwielbiam tą kurtkę, ale gdybym wiedziała, kupując ją, że jest futrem, to bym z niej zrezygnowała. Więc mam taką, dlatego też nie potępiam ludzi, którzy mają coś skórzanego w swojej szafie czy coś z małym futrem, bo to jest bardzo trudne. Ja wiem, zdaję sobie sprawę, że jest trudno nam sprawdzać, czy te buty, czy tamte buty nie są skórzane. Też myślę o ludziach, których nie stać po prostu na to, żeby kupować rzeczy, które często są droższe, bo nie są na przykład skórzane, a tak się zdarza. Więc myślę, że każdy z nas ma coś w swojej szafie, co jest skórzane, chociażby pasek, chociażby portfel. Więc nie możemy popadać ze skrajności w skrajność. Ale jeśli mówimy o futrach samych w sobie, gdzie naprawdę dużo potrzeba zwierząt tak naprawdę i ich śmierci, to nie i nie zamierzam, mam nadzieję, że nigdy nie zmienię zdania. Tak samo zawsze powtarzam, że gdybym miała zabić zwierzę, żeby je zjeść, nie byłabym, na pewno zostałabym wegetarianką. A jesz mięso na co dzień? Zdarza mi się, jest to też kwestia zdrowotna, że po prostu jestem osobą bardzo często chorującą i mam takie lekko zalecenia, ale nie lubię mięsa i tak jak powtarzałam, jak mówiłam wcześniej, nie zabiłabym zwierzęcia, żeby je zjeść i wtedy na pewno byłabym wegetarianką. Myślę, że większość ludzi nie byłaby skłonna zabić zwierzęcia, żeby je zjeść.